Raz Kobielska Spółdzielnia powstała z myślą też o, przede wszystkim o takich osobach właśnie zagrożonych wykluczeniem społecznym, niepełnosprawnościami. Te osoby dzięki istnieniu takiej spółdzielni mogą znaleźć miejsce pracy. Na dzień dzisiejszy spółdzielnia zajmuje się 7 działami, w tym jako druga w Polsce utworzyła Zakład Aktywności Zawodowej właśnie dla osób z orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności znacznym i umiarkowanym. Staramy się, aby każda osoba zatrudniona w Zakładzie Aktywności Zawodowej mogła w przyszłości zostać zatrudniona na otwartym rynku pracy. Dzięki temu wykonujemy rękodzieło artystyczne, pomagamy w prowadzeniu różnego rodzaju warsztatów, robimy zajęcia, szkolimy. Głównie zajmuję się grafiką, pracuję na laserze, wykonuję kartki świąteczne, skrzynki. Zamówienia wykonujemy zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla podmiotów administracji publicznej. Bardzo się cieszę, że powstał w Rawie Mazowieckiej taki zakład, dlatego że ludzie niepełnosprawni mogą tutaj przyjść do pracy, pracować tutaj z nami, czuć się tak jak w rodzinie. Spółdzielnia nasza działa na rzecz reintegracji. Wspieramy osoby zagrożone wykluczeniem społecznym i znaczna część właśnie takich osób u nas pracuje. Tworzymy razem grupę przyjaciół, nie tylko pracowników. To nas motywuje do dalszej pracy. Codziennie osoby niepełnosprawne mają rehabilitację zdrowotną, z fizjoterapeutą według potrzeb. Również prowadzimy zajęcia z doradcą zawodowym, trenerem pracy. Pozostałe działy to są pogotowie techniczne 24-godzinne, są to usługi remontowo-budowlane. W tej chwili zatrudniamy 11 osób w tym dziale. Następnym takim działem, który spółdzielnia oferuje i zatrudnia osoby, są to sprzątanie oraz pielęgnacja terenów zielonych. Następną taką dużym działem jest to zakład gospodarki odpadami. Jest to zakład, w którym pracuje 14 naszych pracowników. Są oddelegowani, pracują w sortowni przy sortowaniu odpadów komunalnych. W pozostałych usługach zajmujemy się też dowozem dzieci niepełnosprawnych do szkół. Dzierżawimy też i eksploatujemy słupy ogłoszeniowe. Konserwujemy też kosze i zwozimy też odpady komunalne z terenu całego miasta. Też dzięki temu 2 kolejne osoby mogły zostać zatrudnione. I ostatnim takim dość prężnym działem w tej drugiej gminie ościennej, Białograwskiej, prowadzimy dożywianie w szkołach i przedszkolach. Jest to około 450 posiłków dziennie. Oprócz tego od niedawna też rozszerzyliśmy swoje usługi o catering. Stołówka nasza zatrudnia 6 osób, mamy również 2 stażystów. Cały personel jest w pełni przeszkolony w zakresie żywienia i żywności. Myślę, że zespół jest bardzo zgrany, dziewczyny są młode, uśmiechnięte, chętne do pracy. Mamy spore wyzwanie. Dziennie wydajemy około 450 obiadów dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Obsługujemy szkoły na terenie całej gminy Białorabska. Jest to 6 szkół, no i tą tutaj szkołę podstawową. Na stołówce jest fajna atmosfera i cieszę się, że mogę rozwijać swoje pasje.